Dzień dobry. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Chciałem dzisiaj opowiedzieć Państwu o książce Aleksandry Ritchie Berlin. Chciałem opowiedzieć dlatego, że właśnie ukazał się drugi tom tej książki. Tom pierwszy ukazał się w roku 2016, a tom drugi w 2021. I powiem szczerze, że po lekturze tomu pierwszego bardzo na ten drugi tom czekałem. Kiedy sobie sprawdziłem w oryginale i zobaczyłem, że ta książka wyszła w jednym tomie, to bardzo byłem nieszczęśliwy, że polski wydawca, wydawnictwo WAB, zdecydował się wydać tę książkę w dwóch tomach. A nieszczęśliwy byłem dlatego, że po prostu bardzo chciałem już czytać dalej, a tymczasem okazało się, że na ten drugi tom trochę musiałem poczekać. No ale jest. I bardzo cieszę się, że jest i uznałem, że to jest dobra okazja, żeby parę słów o tej książce powiedzieć i być może zachęcić Państwa do jej lektury. Czym jest książka Berlin? Jak łatwo raczej się z tytułu można domyśleć, jest to monografia Berlina. Monografia Berlina przygotowana nie przez rodowitą Niemkę, nie przez rodowitą Berlinkę, ale przez Kanadyjkę Aleksandrę Ritchie, która jest historykiem. Jest to monografia taka, powiedziałbym, całościowa. Książka, która obejmuje swoim zakresem dzieje od początku Berlina, od, no powiedzmy, okresu średniowiecza do współczesności. I to bardzo bliskie współczesności, bo ona się kończy bodajże na początku lat 2000, o ile dobrze pamiętam. Tom pierwszy kończy się w momencie objęcia władzy przez Hitlera. Tom drugi jest to jest historia Berlina w czasie III Rzeszy i do czasów współczesnych. Tak się złożyło, że lubię czytać. Lubię czytać, lubię znajdować nowe rzeczy w książkach. Niektórzy czytają dla emocji, a ja niestety chyba czytam głównie dla takiego świadomości przyrostu wiedzy. Trochę tak jak śpiewał kiedyś Myslowic, żyjemy, nie, upadamy, kiedy nasze życie przestaje być ciągłym zdumieniem. Więc ja staram się po prostu ciągle być zaskakiwany, ciągle szukać takiego zdumienia, odkrywania nowych rzeczy. I ta książka właśnie mnóstwo takich rzeczy mi przyniosła. Wydawało mi się, amatorsko interesując się historią, wydawało mi się, czytając całkiem sporo o Niemczech, że dużo o tych Niemczech wiem. No i ta książka wyprowadziła mnie z tego dobrostanu. Okazało się, że o tych Niemczech nie wiem tak dużo, a właściwie wiem bardzo niewiele. I pod tym względem idealnie trafiła w moje czytelnicze oczekiwania. No ale od początku. Czego dowiedziałem się z tomu pierwszego? Tom pierwszy to było dla mnie takie duże odkrycie historii Niemiec, która wychodziła poza ramy takiej oczywistości, której uczymy się w szkole. Mówię o historii Niemiec, mimo że książka jest o Berlinie, ale jednak ten Berlin pojawia się, mimo że książka jest o mieście, to w dużym stopniu ona jest jednak o Niemczech. Ona jest o procesie zjednoczeniowym w XIX wieku. Ona jest o roli Prus. Ona jest o tych takich prądach, nazwijmy to, jednoczenia Niemiec. Ona jest o historii z jednej strony miasta, z drugiej strony jednak kraju. Nie ukrywam, że będąc świadom pewnych zdarzeń czy pewnych prądów, które gdzieś tam w Niemczech się pojawiły, zwłaszcza w XVIII i XIX wieku, nie wiem, nazwijmy to pewnego policyjnego charakteru państwa, pewnego militaryzmu pruskiego, byłem świadom tego, natomiast skala była mi nieznana. Dzięki tej książce dużo łatwiej byłem sobie tę skalę w stanie wyobrazić i to jest jej ogromna zasługa, bo też
to pozwoliło mi trochę inaczej spojrzeć z perspektywy czasu na III Rzeszę. Ja się historią Niemiec jakoś tam interesuję, całkowicie amatorsko, nie jestem historykiem, natomiast zdarza mi się trochę czytać. I też w innych recenzjach pewnie gdzieś będę też o tym mówił przy innych okazjach, jednak te Niemcy są mi bliskie. Uważam się za, nie wiem, jakkolwiek to dziwnie brzmi, przyjaciela Niemiec. I lektura książki Aleksandry Ricci gdzieś tam otworzyła mi nowe perspektywy i mam wrażenie, że to jest jej duża wartość, niezależnie od tego, jak zna się dobrze historię Niemiec, jak bardzo się człowiek tym interesuje, to ona wprowadza takie inne akcenty, pokazuje, w szczególności dla kogoś z Polski, pokazuje wyjście poza taki banał i poza taką oczywistość. Odkryciem dla mnie, dużym, nie ukrywam, było odkrycie, nazwijmy to tak, zaściankowości Niemiec. Ja tej zaściankowości do tej pory jakoś nie widziałem, może dlatego, że gdzieś tam te Niemcy, w szczególności Niemcy zachodnie, zawsze były taką referencją najbliższego nam Zachodu. Natomiast ta książka, w szczególności ten pierwszy, pokazuje jednak to, że te Niemcy na tle całej Europy jednak były trochę inne. One były też inne od tego, co działo się w Polsce, ale jednak. I one mi, te Niemcy, i ta książka mi trochę te Niemcy odczarowała i tak jakby, no nie chcę powiedzieć, że uprościła, ale zdjęła trochę, odbrązowiła, tak bym powiedział. Natomiast, i to była taka refleksja po tomie pierwszym, dlatego ja potem, bardzo po tym tomie czekałem na tom drugi. Miałem też takie ogromne poczucie niedosytu, że ten tom pierwszy skończył się Republiką Weimarską i że nie było jeszcze III Rzeszy. A ja, jak wspomniałem, sporo gdzieś tam o tej III Rzeszy czytałem i już chciałem zobaczyć ten Berlin w ujęciu, no, Berlin w czasie III Rzeszy. I kiedy zacząłem czytać tą drugi, to ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że ta III Rzesza, ta historia Berlina nazistowskiego jakoś chyba z całej tej książki, z ponad 1200 stron, bo gdzieś jak policzyłem, to jak się odejmie przypisy, to ta książka to jest 1200 stron tekstu, to w sumie ten okres chyba dla mnie był najmniej znaczący. Być może dlatego, że były już wcześniej książki o Berlinie tego okresu, bo jest i Rogera Murhausa Stolica Hitlera, bo miałem okazję czytać świetnego Antonego Biwora Berlin 1945 Upadek. I na tym tle z tej książki nie za dużo się dowiedziałem akurat o tym okresie, aczkolwiek, o czym będę mówił za chwilę, pewne akcenty z niej są i one są, i mimo że one są akcenty, to te akcenty są bardzo znaczące. I mimo że ilościowo tego odkrywania nowych rzeczy dla mnie nie było dużo, to co znalazłem ma ogromną wartość. Kiedy myślę sobie o tym drugim tomie, który jest teraz i który absolutnie można czytać bez pierwszego tomu, znaczy jak nie macie ochoty Państwo czytać historii średniowiecznej czy historii zjednoczenia Niemiec, chociaż moim zdaniem bardzo warto, ale nie macie ochoty, to sięgnięcie po drugi tom też jest jakimś, tylko po drugi tom, też jest jakimś rozwiązaniem. Ten drugi tom jest opowieścią, powiedziałbym, o dwóch państwach niemieckich, właściwie nawet trzech, bo jest opowieścią o III Rzeszy, jest opowieścią o Niemczech Zachodnich, jest opowieścią o Niemczech Wschodnich. I chyba ta opowieść o tym Berlinie Zachodnim, o Berlinie Wschodnim, o NRD, o RFN była tym,
co mnie tutaj zachwyciło. To mnie zachwyciło dlatego, że jak mówię, gdzieś tam interesując się historią, także historią współczesną, na pewne rzeczy patrzyłem z perspektywy uczestnika, a tymczasem minęło od nich tak długo, tak dużo, że tak długi czas od nich minął, że one stały się historią. Jest to dla mnie bardzo ciekawa sytuacja, bo ja pamiętam proces zjednoczeniowy. Mając lat 17, pamiętam, jak chodziliśmy do szkoły, jak po drodze do tej szkoły dyskutowaliśmy o tym, czy Związek Radziecki i wtedy jeszcze Związek Radziecki, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, czy zgodzą się na podział Niemiec. Bo to był ten moment, kiedy Niemcy się jednoczyły i nie było to takie oczywiste, czy Niemcy uznają, czy Zjednoczone Niemcy uznają granice na Odrze i Nysie. I to były realne problemy, znaczy może nie problemy, ale to były tematy realnej dyskusji mojej i kolegów moich. I niesamowite jest to, że ja pamiętam te rzeczy jako zdarzenia ze swojego życia, które wydarzyły się praktycznie wczoraj, co jest przywilejem osób starych już, że rzeczy z młodości pamiętam, jakby wydarzyły się wczoraj. A tymczasem okazuje się, że ukazują się już książki na ten temat. I są to książki z perspektywy historycznej pisane. I to jest historia, która się wydarzyła, która była na dotknięcie ręki. Natomiast to jest historia, która dla mnie była zdarzeniami, a tutaj ona zyskała perspektywę historyka, ona tutaj zyskała perspektywę szerszą i to jest świetne w tej książce. To jest świetne w tej książce, że można było zajrzeć za kulisy procesu historycznego i zobaczyć, jak pewne rzeczy sumowały się do takiej dużej całości. No ale żeby tak iść po kolei, to zacznijmy od tych Niemiec zachodnich i Niemiec wschodnich i Berlina Zachodniego i Berlina Wschodniego. I tutaj było chyba moje największe zaskoczenie tej książki, największe odkrycie. Ja uświadomiłem sobie całkiem niedawno i dopiero podczas tej lektury, że gdzieś w głowie sklejałem ze sobą Niemcy Zachodnie i Berlin Zachodni. Że nie widziałem specjalnej różnicy, albo że traktowałem Berlin Zachodni jako jakąś wyspę Republiki Federalnej Niemiec na terenie wschodnio-niemieckim. A tymczasem ta książka pokazała mi, że jednak Niemcy Zachodnie i Berlin Zachodni to były dwie różne rzeczy. To były różne mentalności i mimo, że to był, można powiedzieć, jeden kraj, to w głowach tych ludzi to nie był jeden kraj. I to jest duże odkrycie dla mnie, bo jak mówię, wymagało to później gdzieś tam przewartościowania historii, którą znam i trochę takiego świeżego spojrzenia, albo no, tak, takiego świeżego spojrzenia na to, na wszystko, co wiedziałem, tak bym to ujął. I pod tym względem jest ta książka ze wszech miar warta uwagi. Dlatego, że przez lata, ja jeszcze pamiętam PRL, będąc częścią bloku wschodniego, inaczej też patrzyłem na NRD, inaczej patrzyłem na RFN. Pamiętam tę narrację, że byli dobrzy i źli Niemcy. I z tej perspektywy to jest bardzo ciekawe. Absolutnym odkryciem dla mnie tej książki jest przybliżenie przez Aleksandrę Ricci perspektywy historiografii wschodnio-niemieckiej. Te kilkanaście stron w sumie, gdzie Aleksandra Ricci pokazuje, w jaki sposób wschodnie Niemcy myślały o III Rzeszy, w jaki sposób myśleli o swojej przeszłości, w jaki sposób na tej przeszłości budowali przeszłość, to jest coś niesamowitego, jak jej się to udało pokazać. O wielu rzeczach, gdzieś tam wielu rzeczy mogłem się domyślać. Natomiast opisanie tego procesu, opisanie próby zafałszowania rzeczywistości, ale takiego zafałszowania bardzo głębokiego, czyli historii, w której opowiada się swojemu społeczeństwu, że wszyscy naziści mieszkają w Niemczech Zachodnich
a w Niemczech Wschodnich mieszkają tylko ludzie, którzy byli opozycyjni wobec Hitlera, jest, nazwijmy to, gigantycznym semantycznym nadużyciem. A okazało się, że historiografia niemiecka, wschodnio-niemiecka to zrobiła. Okazało się, że historiografia niemiecka była w stanie udowodnić, że nazizm był jakąś tam kolejną formą kapitalizmu. I nie chcę Państwu, bo nie zamierzam streszczać tej książki, nie chcę Państwu odbierać przyjemności odkrywania takich oparów absurdu. Natomiast kiedy się czyta tę historiografię wschodnio-niemiecką, cały wykład historii pokazujący to, jak nazwijmy to opozycyjny charakter wschodnich Niemiec się ujawnił wcześniej, rolę partii komunistycznej w zwalczaniu nazizmu i całą tę historię dookoła, to robi to wrażenie dlatego, że to jest intelektualnie, całość jest bardzo spójna, natomiast jest tak absurdalna, jak no, jest wysoce absurdalna, nazwijmy to. Nie będę tego do niczego porównywał, natomiast całość jest wysoce absurdalna i ociera się o śmieszność. I ocierałaby się o śmieszność i to byłoby śmieszne, gdyby nie to, że było to prawdziwe. Gdyby nie to, że z tego tytułu mnóstwo ludzi cierpiało, no bo mnóstwo ludzi miało zafałszowany obraz rzeczywistości. Dlatego, że z tych założeń polityki historycznej wyrastało mnóstwo innych rzeczy i w oparciu o to była prowadzona polityka ekonomiczna, w oparciu o to była prowadzona polityka społeczna. I gdzieś tam na końcu to wszystko sumowało się na tragedię takich normalnych ludzi. Wbrew temu, co można byłoby sądzić, ta książka nie jest gloryfikacją Berlina. I to jest bardzo ciekawe. Znaczy, to pokazuje historyka, autorkę tej książki, historyka w roli osoby obiektywnej. Osoby, która powiedziałbym, że kocha Berlin, ale jednocześnie w tej miłości jest bardzo szczera. I to nie jest opowieść, to nie jest bałwochwalczy kult Berlina. To nie jest opowieść, jakie to jest wyjątkowe miasto pod wszystkimi względami. To jest opowieść o prawdziwym mieście i o prawdziwych ludziach. I na tym tle na przykład bardzo mocno w tej książce wybrzmiewa, w szczególności w tym drugim tomie, taki, nazwijmy to, wiernopoddańczy charakter tego miasta. To, że niezależnie od tego, co się mówi, Berlin nie był w żadnym momencie miastem opozycyjnym względem nazistów. To, że Berlińczycy byli zaangażowani w III Rzeszę, w jej budowę. To, że Berlińczycy wspierali aparat terroru. W to, że Berlińczycy byli zaangażowani w Holokaust. I bardzo jest to ciekawa perspektywa tutaj, taka inna, pokazująca to, że tak naprawdę być może nie trzeba biegać z transparentami, żeby coś wspierać. Natomiast takie ciche wspieranie, praca w urzędach centralnych, praca chociażby w urzędach, które nadzorowały transport więźniów do obozów koncentracyjnych. Ktoś to musiał koordynować i ktoś to robił i te urzędy mieściły się właśnie w Berlinie. I ta rzecz, ten wątek pojawia się właściwie przez cały drugi tom i jest rzeczywiście, wnosi bardzo dużo takiego, dla mnie takiego podkreślenia niezależności myślenia jednak autorki. Tego, że mówię, można kochać, ale można kochać szczerze, a kochać szczerze to mówić prawdę. I ta prawda tutaj wybrzmiewa. To nie jest kult, jak mówię, to nie jest kult miasta, to jest głęboka miłość, to jest momentami zachwyt, ale jednocześnie to jest jednak stanie w prawdzie. I w szczególności, mówię, ten wątek kolaboracyjny wybrzmiewa. Wybrzmiewa również tutaj taki wątek realnego takiego konformizmu Berlińczyków i całego miasta. I to też jest takie coś, że chciałoby się
Chciałoby się, jak się czyta tę książkę o Berlinie, chciałoby się wierzyć, że to miasto było inne i tak dalej, a wcale takie nie było. Bardzo ciekawe jest też później rozciągnięcie tego na okres powojenny i na to, co działo się chociażby w Berlinie Zachodnim w odniesieniu chociażby do polityki aliantów tych zachodnich i późniejszych w latach 80. próby rozmieszczenia pocisków broni atomowej w Niemczech Zachodnich. Tutaj też ten Berlin pojawia się w tym takim kontekście trochę zaściankowości i takiej zaściankowości intelektualnej. Ja nie ukrywam, że miałem taki obraz Berlina gdzieś tam kształtowany przez takie postrzeganie tego miasta z lat 80. Taką, nazwijmy to, kulturalną stolicę Europy, takich ruchów bardzo, bardzo w sztuce współczesnych. Dzieci z dworca Zoo, David Bowie i tak dalej. Inaczej to wygląda po lekturze tej książki. Znaczy widać, że jest to wynik czegoś, widać, że jest to wynik polityki Niemiec Zachodnich, ale ta książka pokazuje koszt tego. Ta książka pokazuje jednakowoż pewną, właśnie podkreślę to po raz kolejny, zaściankowość tego miasta na tle chociażby całej Republiki Federalnej. Pokazuje takie procesy pompowania pieniędzy i trochę kupowania tego wizerunku. Jednocześnie pokazuje ten Berlin jako miejsce gry mocarstw, jako miejsce gry wschodnich Niemiec. Pokazuje proceder handlu ludźmi, o którym nie wiedziałem, wschodnio-niemieckiego, czyli sytuacji, gdzie Niemcy zachodnie wykupywały dysydentów wschodnio-niemieckich, którzy byli zamykani do więzienia, Niemcy zachodnie wykupywały tych ludzi za jakąś tam kwotę, co stanowiło źródło znaczącego przychodu dla Niemiec Wschodnich. Bardzo, bardzo ciekawa historia, mówię, mi wcześniej nieznana i budująca, trochę pokazująca to miasto w takim innym kontekście. Co dla mnie było tutaj problemem w tej książce, to jednak ten długi czas wydawania. I to, że niby w tej książce jest w pierwszym tomie przedmowa do drugiego wydania, do polskiego wydania, natomiast brakowało mi tutaj jeszcze posłowia. Brakowało mi w tej książce takiego dorzucenia czegoś tylko dla Polaków z perspektywy ostatnich lat. I wydaje mi się, że można byłoby, i mówię, nie ukrywam, tego mi brakowało, że nie mam tego głosu autorki napisanego rok temu chociażby, dodatkowego spojrzenia na pewne historie, dlatego że tu jest o kanclerze Schröderze chyba, a wydaje mi się, że już nie ma o polityce kanclerz Merkel, a szkoda. No ale trudno. Przez tę książkę przebija też perspektywa polska, tak bym to ujął, dlatego że Aleksandra Ricci jest, o czym ja wcześniej nie wiedziałem, dopiero później to do mnie dotarło, a właściwie sam sobie to gdzieś tam wygrzebałem, jest żoną syna Władysława Bartoszewskiego. I w momencie, kiedy otworzyłem ten pierwszy tom kilka lat temu i spojrzałem na dedykację, a tam jest napisane, że książka jest poświęcona, dedykowana Władysławowi Bartoszewskiemu, to najpierw się zaskoczyłem, bo sobie pomyślałem o rany. Historyk zachodnioeuropejski dedykuje książkę Bartoszewskiemu, o co kaman. No i potem się okazało, o co kaman. Okazało się, że Aleksandra Ricci, później się okazało, że ona w ogóle mieszka w Polsce, mieszka w Warszawie, na Żoliborzu. I ta perspektywa, to oczywiście nie jest książka o Polsce, natomiast w jakimś tam stopniu perspektywę polską ta książka pokazuje. A może nawet nie tyle perspektywę polską, ale gdzieś w wielu miejscach przebija taka, nazwijmy to, sympatia albo jakaś taka empatia w stosunku do Polski i Polaków. I to jest takie
całkiem przyjemne uczucie i mam wrażenie też, że przez to się tę książkę lepiej rozumie. Mam też wrażenie, że autorka lepiej rozumie, będąc w jakiejś tam relacji bliższej z osobami ze wschodniej Europy, czy w tym wypadku z Władysławem Bartoszewskim, który jednakowoż też był przyjacielem Niemiec, mimo całej swojej historii, całego swojego życia, to widać, że tutaj jest jakaś nić porozumienia i że ta nić porozumienia tego okołopolskiego gdzieś się tutaj pojawia i mówię, jest ten wątek wyczuwalny. Czy coś bym jeszcze chciał o tej książce powiedzieć? Chyba tylko to, że bardzo ją polecam. Czyta się ją świetnie, ona jest świetnie napisana. Pióro jest bardzo lekkie i też chylę czoła przed tłumaczami, bo tą pierwszą przetłumaczyła pani Zofia Kunert, a tą drugi Maciej Antosiewicz i chwała im za to. Doceniam też pracę edytorów, bo to jest kawał tej książki i zdarza mi się, że do tej pory jak czytam takie większe opracowania, to gdzieś tam się rzucają w oczy błędy redakcyjne, takie błędy edytorskie, a tutaj tego nie ma. Ta książka jest świetnie wydana, tak opracowana świetnie. Czyta się ją przyjemnie, są to dwa tomiska takie bardzo konkretne. Może do tramwaju się średnio nadają, ale niekoniecznie trzeba czytać w tramwaju. Więc ja szczerze tę książkę polecam. Nie sądzę, żeby się Państwo na niej zawiedli. Jeżeli w jakikolwiek sposób interesujecie się historią wieku XX, to ten drugi tom to jest, wydaje mi się, kategoria jazdy obowiązkowej, dlatego że dotyczy istotnego elementu historii europejskiej, istotnego elementu historii świata. Pokazuje pewne procesy, które nie są bardzo popularne, tak bym to powiedział. Nie są szeroko gdzieś tam komentowane i wiele wnosi. I szczerze Państwu tę książkę polecam. Ona jest na bieżąco do kupienia, a jak nie jest do kupienia, to pewnie jest w jakichś bibliotekach. Natomiast ja bardzo wprost mówię, że nie żałuję, że ją kupiłem, dlatego że z pewnością będę do niej wracał. I to nie tak nawet, że chyba całościowo, tylko czytał poszczególne fragmenty, poszczególne okresy opisane tutaj, bo mam wrażenie, że są po prostu dobrze napisane, wiele wnoszą i gdzieś tam stanowią sporo wartości, gdzieś tam dostarczają. I co? I chyba tyle z mojej strony dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję, że dotrwali Państwo do końca. To bardzo miłe. I cóż, raz jeszcze dziękuję i do usłyszenia za czas jakiś. Dziękuję, pozdrawiam. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski.